Cześć. Dzisiaj wam chcę nagrać akwarystykę. No, hoduję, że tak powiem, to akwarium, a wam nic nie nagrywam. Tak samo mój kanał się tak nazywa, Papugi i Akwarystyka. No, ale powiem tylko tyle, że jest godzina późna, ale na szczęście są prawie wakacje, już oceny wystawione, także no. Ale powiem wam teraz, co będę robił. Chcę to wtyknąć w podłoże, nie, bo to fajnie rośnie, a tutaj ratuje, może nie ratuje, ale robię operację roślince, bo jak się przyjrzę, o tutaj mam takie, jak się przyjrzycie, te liście są całe w białych i czarnych glonach i są te liście po prostu popsute, nie, i na przykład tutaj mam fajną już szczepkę. No to wtyknę sobie w ziemię, ładna jest. Tak samo tutaj obciąłem przed chwilą też taki kawałek ładnej szczepki, będę teraz oglądał go. To znaczy, no to już szczepka nie jest, ale da się to wtyknąć. Oglądnę to, podmienię wodę w akwarium. No jest tym roboty. Wodę oczywiście będę musiał podmienić, tyle. Potem muszę iść po żyletkę, potem wziąć te gloniska brzydkie, pozdejmować. Jezus Maria, godzina jest późna, a tak gorąco, już za oknem ciemno. A nie wiem, ile jest stopni w akwarium. W akwarium, jak w akwarium, to znaczy na tutaj, jak tutaj, w temperaturze pokojowej. Ale w akwarium, jak wkładam rękę, 120, podejrzewam, 8. 9 stopni na pewno ma. Aż nawet wyciągnąłem grzałkę, bo jest niepotrzebna. A się też pochwalę, że mam nowe rybki. Bo tutaj jak widać, pływa sobie leszcz dorodny. To są różanki. Bardzo piękne rybki, przyjrzyjcie się. Opowiecie, ale ładna rybka, tak. Ciekawe, no. Szara ryba. Ale przyjrzyjcie się, widać, no, łabzuma. Widać, że ma takiego różu, o, na przykład teraz. Widać, no na kamerze to tak nie widać. Zaopatrzyłem się w też taką rybkę. Oczywiście, no co jest z tą kamerą? Dostałem kilka sztuk głupików. Tutaj jeden pływa. Jest ich dokładnie 6 sztuk, tutaj drugi, tutaj trzeci są i jeszcze mam lina, to jest lin. No i leść. Poza tym popatrzcie na to, to czarne, te pypcie takie, co teraz dotykam, to są czarne, właśnie te glony. Dlatego bez zbędnego przedłużania będę się brał za to. Wybaczcie, że wam tego nie nagram. No ale wyobraźcie sobie, że ciężko, o, widać gloniska. Nie? I to potem żyletką muszę zdrapywać. Ale wyobraźcie sobie, że ciężko jest jedną ręką robić coś w akwarium. No ładne są te różanki. Jak już założę całą pokrywę. Co to jest? Rybki będą miały jedzenie. Pływa? O, już tego nie ma, patrzcie. Już? Nie, jeszcze nie. No przyjdzie większa ryba, powiedzmy leszcz. O, albo właśnie zmiennik plamisty, to w trąbi, nie? Nawet już brzanki by sobie dały radę, bo one mają głupiki mały dziobek i sobie trochę nie dają rady, ale o. I już nie ma. Właśnie za to kocham ryby. Wpierdzielają wszystko. Chcecie coś jeszcze zobaczyć, to wam pokażę. Patrzcie. Zgadujcie, co może w tym być, no.
tak żeby nie wpadło do wody albo do jaja. No tu jest pokarm dla rybek. I teraz wezmę, sypię na całej długości. Teraz zakryję to. I patrzcie, co się dzieje. No chyba nie są dzisiaj głodne aż tak. Ale nie są, patrzcie. Dobra, się podelektujmy chwilę, jak to z gracją jedzą. Wentylator cicho. Cicho powiedziałem. Dziękuję. Dobra, wróćmy do nagrania. Jeszcze w tle będzie można usłyszeć telewizor. Ale to... No żrą rybki, nie? Tutaj obcinałem liście. Kolejny. Potem jeszcze będę odmulał pewnie dnio, ale to podejrzewam, że nie dzisiaj. Jeszcze mi bateria pada. Sami popatrzcie na tego bydlaka. Piękny. A tu wygląda jad. Nie wiem, czy go widać. No jest tu. No i to by było tyle w tym filmie. O, teraz ładnie widać. O cholera. Jak żrą wszystkie. I to by było tyle w tym filmie. Dostał łapkę w górę oczywiście. Suba, jakby inaczej. No i cześć no. Za niedługo powiem tylko tyle, że będzie filmik z papug. Pokażę wam powiedzmy lany, laną sobotę, lany piątek. Zobaczycie, o co chodzi. Cześć.